Hej, cześć, witajcie, witam w kolejnym odcinku z gry Album Online. No i tak, od ostatniego odcinka naprawdę sporo się zmieniło. Jeszcze na wstępie możecie zostawić łapkę w górę 20 i byłoby mi bardzo miło. Wszystkie nowe osoby zachęcam do zostawienia suba. No i przejdźmy do zmian, a jest ich naprawdę sporo. I myślę, że zaczniemy od tej najważniejszej. Mianowicie jestem w gildii Kingdom of Poland, znajduję się teraz właśnie w kryjówce. No i chciałem podziękować też na starcie Ministerio, gdyż no on mnie tutaj do gildii wprowadził, też mi pomógł na starcie, nawet takiego bystro pazura zacnego dostałem. Więc dzięki, dziękuję też wszystkim osobom, z którymi sobie tutaj farmiłem. No i powoli coraz więcej poznaję, jeszcze dużo rzeczy nie wiem, ale no i dużo rzeczy jest dla mnie nowością, tak, bo musiałem się przenieść z tego martloku, czyli to było tutaj, no praktycznie sam koniec mapki, tutaj Avalonami sobie mnie zaprowadzili, no i jestem, no więc powoli się tam wdrażam, powoli sobie tutaj coś ogarniam, pierwsze rzeczy. Dobra, co dalej? Mam tutaj taki secik, dość drogi, no nie powinienem takiego drogiego składać, teraz to już wiem, ale takie rzeczy przerzuciłem się na galatyny na razie. Wiadomo, będę musiał też złożyć sobie set pod gankowanie, ale to w swoim czasie. I tak, na razie co ja tutaj robiłem? Może zacznijmy od początku, bo mniej więcej tam od ostatniego odcinka, gdzie skończyliśmy. Troszkę sobie głównie farmiłem rudę. Farmiłem. Nawet było spoko. Tam jakiś zysk miałem. Potem również farmiłem rudę. No i niestety dojechał mnie jakiś gościu, zabił mnie. No i troszkę się wkurzyłem, ale się nie poddawałem. Dalej farmiłem rudę. I znowu ktoś mnie dojechał, potem się wkurzyłem, postanowiłem, że sam zacznę dojeżdżać ludzi. Złożyłem tam jakiś secik, nawet udało mi się zabić jednego gościa tutaj takiego. Z takimi itemkami. No niestety jednak zaraz po tym rzucili się na mnie ludzie, no i zginąłem. Więc no słabo. Potem troszkę mi się odechciało grać. Potem chyba dołączyłem już do gildii. I znajdujemy się w tym aktualnie miejscu. Na razie. Tutaj troszkę farmiłem dungeonów, wiadomo, z ludźmi z gildii. Byłem też na Avalonie i zbierałem sobie rudy. Teraz będziecie to gdzieś widzieć na ekranie. No i no, wstrząsnęło mnie to naprawdę, ile po prostu tej rudy tam było. I bardzo fajny zysk z tego był. I też bardzo dużo wpadło expa, więc jak najbardziej spoko. Teraz troszkę przerzucam się jednak z tego kopania, z tego kill-offu i z tej rudy na siekierę i drewno, gdyż w gildii jest bardzo mało drwali chyba, z tego co tam zrozumiałem, i no i postanowiłem, że czemu nie zostać drwalem, jeśli jest zapotrzebowanie i tak dalej, więc powoli będę sobie farmił to teraz tą siekierę, więc tak to wygląda. Czy coś jeszcze mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem, raczej nie, pozdrawiam oczywiście wszystkich członków gildii. No i dobra, chyba wszystko, więc teraz przejdźmy do czegoś innego. Dobra, wyszedłem z kryjówki. No i znajdujemy się, tak jak już mówiłem, tutaj. Jest to Scout Lessing Marsz, niech będzie. Tutaj się znajdujemy, tu jest w miarę bezpiecznie, gdyż są, mamy tutaj sojusze i tak dalej. I to jest siódmotierowy jakby poziom mapki. Już wam tutaj pokażę. I występuje tu drewno, skóra i wełna, więc drewno jak najbardziej spoko. No tylko jeszcze nie mam siekiery odpowiedniej, więc po prostu farmię na razie to drewno tutaj. Tutaj co jest? Tutaj też jest drewno, jak najbardziej spoko. Dobra, więc tak to tutaj tak to wygląda. Tutaj jest kryjóweczka. No i poznaję na razie tą mapkę, tutaj okolice. Staram się, wiecie, też zbytnio daleko sam nie zagłębiać tam te dalsze tereny, bo tam już może być w miarę niebezpiecznie, a coś gankerzy, wiadomo. Wiadomo, że to zawsze jest troszkę niebezpieczne. O, mamy tutaj Avalon, swoją drogą wejście do Avalonu. Powoli te Avalony również ogarniam, ale to tak, wiecie, powoli. No i dobra, może się przejedziemy, może postaram się zrobić jakiegoś dungeona, tutaj jest piątkowy, więc może nawet jakoś siądzie, no bo tutaj nie ma szans na tych siódemkowych, ja tam byłem właśnie z ludźmi z gildii, no i no gdyby nie oni, to naprawdę byłoby bardzo krucho ze mną, no ale myślę, że na piątkowym będzie można coś porobić. Więc wchodźmy. Ogólnie ten bystro pazur jest tak super. Jest taki fajny, szybki. No, jest to na pewno różnica w porównaniu do tego woła, którym jeździłem no, prawie całą swoją grę. Dobra. Wchodzimy. Troszkę się tam ładuje.
No i trzeba tutaj uważać, gdyż no, może być wróg gdzie nie gdzie. Okej, wejdę sobie jeszcze tutaj. Chciałbym coś zobaczyć. Status nietykalna, dobra. Tu jest kolejny Avalon. I mamy wejście do portalu. Więc myślę, że możemy spróbować. Też dostałem jakieś rybki na start, jakieś tutaj trujące miksturki. Dziękuję za to oczywiście, dobra. No i wchodzimy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. W ogóle w poprzednim odcinku mówiłem, że może pójdziemy sobie do Corrupted Dungeon, bo tak się to tam nazywa. Byłem raz solo, no i było dość ciężko. Znaczy, no jeszcze z tymi potworkami to jeszcze jakoś, ale było dość ciężko z tym. Z bossem, tak? Troszkę mi ją zajął, kilka razy zginąłem, ostatecznie się udało, ale no nie było to łatwe. Ogólnie taki tip mi tutaj został zdradzony, żebym poczekał chwilę na tym przejściu, żeby na pewno nikt tutaj na plecy mi nie poszedł. Więc może zrobię cięcie, poczekam chwilkę i zaczniemy czyścić ten loch. No dobra, wydaje się w miarę bezpiecznie, troszkę tam poczekałem. No i czyśćmy po prostu te lochy. Okej, no i teraz myślę, że będziemy mieli naprawdę sporo kontentu, bo na pewno ta gildia no dużo daje. Nie ukrywam, że tak jak sobie grałem tak bez gildii, to troszkę już tak, no nudziło mi się to, tak? Nie było takiego zbytnio większego celu. No a teraz to jest naprawdę, jest dużo naprawdę do roboty. Jak sobie złożę set, to kiedyś ganki będę robił i tak dalej. Może nawet w kolejnym odcinku, choć zobaczymy, jak też pójdzie mi z tym robieniem i ulepszaniem tych itemków, bo to jednak troszkę trzeba wyekspić. Więc tak to wygląda, więc pewnie możecie się będziecie mogli się spodziewać w niedługim czasie jakiegoś większego kontentu z tej gildii. Jakieś rzeczy będziemy robić, może jakiś odcinek z jakimś członkiem. Zobaczymy. Możecie też wiadomo pisać, co tam chcielibyście może zobaczyć. No i dobra, my sobie tutaj lecimy. No z tymi potworkami to nie jest jakoś super ciężko, tak? Zawsze jest ten problem głównie z tym bossem. A tutaj jest w miarę spoko. Dobra, lecimy z nimi. Odpalmy sobie tarczę. I myślę, że po prostu będę to ciął sobie tak, żeby nie robić też całego tego dungeonu na jednym przejściu, bo odcinek będzie wtedy jakiś będzie długi. A nie ma sensu, żeby był też nie wiadomo jak przeciągnięty. Też mam sobie waszteciki. Znaczy jeszcze dwa mi zostały. To jeszcze z tego Avalonu, jak sobie zbierałem te surowce. No, więc mogłem to w sumie odłożyć, ale już dobra. Dobra, więc myślę, że zrobimy cięcie i jak będzie jakiś miniboss, coś ciekawszego, to wtedy się zobaczymy. Okej, no i jesteśmy przed minibossem. Jeszcze zrobiłem faila, bo od razu nie zjadłem tego suma. No ale już się poprawiłem, no i zjadłem, bo on tam regenerację HP zwiększa przez 30 minut, więc to jest naprawdę fajne. Dobra, cyk. Lecimy. A nie jest z nim jakoś super ciężko, więc może nawet nie będę używał tej trującej mikstury. Zużyłem sobie może ją na bossa. No i dobra, na chillku. Mamy tutaj nawet nie skrzynkę, tylko zaraz zobaczymy jak to się nazywa. Przez chwilę myślałem, że to skrzynka, ale niestety nic bardziej mylnego. Dobra, cyk. Co nam to da? Łupy. Wow, srebrze zwiększono 400%. No więc spoko. No i ja lecę czyścić dalej, więc do zobaczenia za chwilkę. Okej, no i jesteśmy już tutaj przed bossem. Wow, niebieska skrzynka. Super. Okej, zacznijmy od tego, że na pewno wyczyścimy sobie tutaj te przyboczne mobki. To zawsze warto zrobić. Wow, ile ty damage'u mi walnąłeś, halo. Dobra. Jeszcze tego będzie warto wyczyścić. I zaraz zobaczę, ile ten bossik ma HP. A dobra, bo ja jak głupi stałem w kółku i temu dostałem aż taki duży damage. Dobra. Wyczyszczeni. Jest skrzyneczka piękna. I no prawie 6000 HP. Dobra, może poczekajmy chwilę, już nie będę robił cięcia, bo zaraz nam się to HP wyleczy. Tutaj też wszystko jest dobrze już. Okej, no i lecimy. Lecimy, zobaczymy jak to pójdzie. Miejmy nadzieję, że jak najlepiej. O, i tutaj tą tarczę chyba dość zmarnowałem, bo praktycznie w ogóle damage'u nie przyjęła. I teraz pytanie, czy rzucać od razu tą miksturę? Dobra, rzucę, wiecie? Rzucę od razu. Załóżmy, że spróbujemy za pierwszym podejściem go zrobić. Kurczę,
Dobra. Spróbujemy za pierwszym podejściem. Miejmy nadzieję, że nam się to uda, no. Na to liczę. Dobra. Nie no, schodzi mu dość solidnie to HP, to tam nie ma co mówić. Jeśli jakoś głupio nie dam się trafić, to powinno być dobrze. Okej, cyk. Muszę sobie 3 staki tego zrobić, żeby to moje E więcej zadało, ale to chyba nawet teraz zakończymy. Świetnie. Dobra, udało się. No i zobaczymy, co w tej zasnej skrzynce będzie. Wow, 30k. No to nawet spoko. Mogło być dużo gorzej. Jeszcze sakwoznawcy. To mi się przyda, bo na czwórkowej chodzę. Kurtka skrytobójcy znawcy. Dobra, super. Super, super fajnie. Mogło być dużo gorzej, więc nie narzekam. Okej. Odpalmy sobie jeszcze złoto. No i bardzo fajnie. Bardzo fajnie, już teraz lepiej mi te dungeony idą. No i fajnie, tak, jeszcze troszkę się ulepszę i myślę, że na chillku będę takie piątkowe robił, potem szóstkowe, siódemkowe i jakoś do przodu będzie szło. I myślę, że w tym odcinku sobie, w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek. Sobie tutaj wrócę może jeszcze do bazy. No i co, jeśli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć coś konkretnego z Albiona, to napiszcie. Napiszcie, możecie napisać jakiś komentarz, jak zawsze jakieś porady, jakieś pomysły. Co tutaj można ciekawego jeszcze porobić. Dzięki, że oglądaliście. Tymczasem zapraszam na kolejne odcinki. Jeśli nie widzieliście, to zapraszam też na poprzednie albo na inne gierki na moim kanale. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, no i cześć. Do następnego, pa pa.